pewno podchodzimy do każdego meczu, żeby go wygrać, ale wiedzieliśmy, że Chrobry, mimo to, że jest ostatni w tabeli, nie odda nam tego meczu za darmo i wiedzieliśmy, że będzie na pewno ciężko z nimi wygrać. Chrobry, przyjeżdżając do Bełchatowa, był na ostatnim miejscu w tabeli. Dzisiaj przegrywamy 2-1. Nie takiego chyba wyniku wszyscy tutaj oczekiwaliśmy. No na pewno ten wynik boli, to nie ma co o tym nawet mówić. Widzieliśmy, że nie wolno na to patrzeć, że oni znajdują się na ostatnim miejscu, bo to nic nie znaczy. Dopiero liga się zaczyna i może początek mieli słabszy, ale widać, że drużyna potrafi grać i cóż, szkoda, że naprawdę takie porażki u siebie, tym bardziej po takiej serii, gdzie nie przegraliśmy tu już prawie rok, no to naprawdę boli ta porażka. Jak wiemy, ta liga jest nieprzewidywalna i tutaj każdy może wygrać z każdym, dlatego podchodzimy do każdego meczu tak samo i nieważne, czy gramy z ostatnią, czy z pierwszą drużyną w tabeli, gramy zawsze o 3 punkty i mamy w głowie to, że możemy z każdą drużyną stracić punkty. No było też tutaj trochę dyskusji na temat tego, czy po tej twojej sytuacji i wywalczonym rzucie karnym była tam ręka, jak ty to widziałeś? No, to bardziej tak możliwe, że tam była, ale warto było spróbować i jak widać, że udało się to gdzieś przekonać sędziego. Tak na 100% nie jestem pewien, czy tam była, czy nie. Była wystawiona ręka, czy trafiło w biodro, czy w rękę, to do końca nie widziałem. Panie trenerze, następne 3 mecze gramy na wyjeździe i w ostatnim meczu domowym u siebie przed tymi 3 trudnymi wyjazdami niestety nie ma nawet punktu. Jaki widok na przyszłość? Nie ma nawet punktu po tych 2 ostatnich meczach. To jest właśnie pierwsza liga. Tutaj nie ma faworytów. Tutaj naprawdę trzeba się mocno wysilić na to, żeby zdobyć choćby 1 punkt. I dzisiaj ja też nie mogę odmówić naszym chłopakom ambicji, bo walczyli do ostatnich minut o korzystny rezultat. My również z ławki próbowaliśmy wariantu z Kołodziejskim, oczywiście środkowo-obrońca, którego chcieliśmy wprowadzić na te fragmenty gry, na te dośrodkowania w ostatnich minutach. Zresztą nie mieliśmy dzisiaj też takiego komfortu, jeśli chodzi o ofensywnych graczy. Gdzieś pojawiły się urazy. Czekamy również tutaj na zakontraktowanie kolejnego młodego napastnika. Czy to się uda, to też jeszcze do końca nie wiemy, ale nic, no, będziemy walczyli tym, co mamy. Przecież to jest pierwsza liga, tu są detale. Dzisiaj te detale również zadecydowały, że zostaliśmy bez punktu. Ja może zapytam też troszkę tak szerzej a propos taktyki GKS-u. Czy po tym transferze Przemka Zdybowicza do Wisły Kraków ta gra ofensywna, czy tej gry ofensywnej teraz nie będziemy musieli zaczynać od początku budować? Nie, w naszym sposobie się nic nie zmienia, tylko prawda jest taka, że z Przemkiem już pracowaliśmy dłuższy okres czasu, już on się idealnie gdzieś wkomponował, już dawał sygnały takiego dojrzałego piłkarza, natomiast z pozostałymi teraz zawodnikami, których mamy do dyspozycji, oni są jakby na początku tej drogi, którą przebył Przemek i oni teraz muszą przejść taki szybki kurs. Czasu jest jakby niewiele, ale nam pozostaje pracować z tymi chłopakami, oni sami teraz też muszą dawać siebie jakby więcej, czerpać też z tych treningów i nic nie pozostaje, żeby oni też spłacali to już i wdrażali to podczas gry z przeciwnikiem. Byłem ustawiony na 9, ale miałem sobie szukać miejsca w tych bocznych sektorach, co było niesamowicie trudne, bo Chrobry naprawdę dobrze się organizował, nie wychodzili ze strefy i ciężko tam było znaleźć gdzieś sobie miejsce w tych bocznych sektorach. Nawiążmy teraz do tych radośniejszych informacji. Przede wszystkim gratulujemy powołania do kadry U19, ale czy to powołanie nie miało na siebie wpływu jednak negatywnego? Biegałeś dzisiaj po boisku, ale jednak już za chwilę wsiadasz do auto i jedziesz do Piaseczna na zgrupowanie. Dziękuję na początku za gratulacje. Myślę, że nie. Myślę, że na początku miałem w głowie, żeby tutaj z Chrobrym zagrać jak najlepszy mecz, pomóc drużynie i walczyć tutaj o 3 punkty. A dopiero teraz po tym, jak się wykąpę w szatni i wsiądę do auto, to rzeczywiście będę myślał o tym zgrupowaniu. Jaka była pierwsza myśl, gdy dowiedziałeś się, że selekcjoner Robert Mizalewski wybrał Ciebie? Byłem poniekąd zaskoczony, bo jednak to jest rocznik 2001, gdzie gra w większości starsi ode mnie zawodnicy, no ale gdzieś tam na to pracowałem i w podświadomości miałem takie myśli, że jednak to powołanie może nastąpić, ale nie wiązałem z tym jakichś takich konkretnych... Bo po prostu nie myślałem o tym, że to naprawdę może się stać, tylko gdzieś tam pracowałem i myślałem, że może to być, ale to nie jest konieczne i że na pewno to się nie stanie. Grałeś dzisiaj na skrzydle. Która pozycja dla Ciebie jest bardziej odpowiednia? W środku boiska, czy właśnie tak jak dzisiaj na skrzydle? Na skrzydle zacząłem, ale później zmieniliśmy się z Marcowym, także nie widzę jakiegoś problemu. Trener zareagował tam w trakcie meczu, żeby lepiej było dla drużyny, także... Nie ma to jakiejś różnicy, na której pozycji, ale najważniejsze przynosić jakieś korzyści. Nie wiem, może mieliśmy też swoje, na przykład też mnie boli moja sytuacja na 2-1, gdzie z głowy tam z 5 metra trzeba było strzelać. Na pewno boli to, że nie wykorzystaliśmy gdzieś tę sytuację. No i co tu, też mieli taki system grania nieco my, bo nisko siedli, prawie 20-25 metr stali i też nam było jakoś ciężko tam przejść tą ich obronę. Porozmawialiśmy chwilkę o ofensywie, natomiast jeszcze mam pytanie też o formację defensywną, ponieważ za kontuzjowanego Mikołaja Grzelaka dzisiaj zobaczyliśmy na boku obrony Bartka Biela, czyli nominalnego pomocnika. W takim razie ja zapytam, w jakiej formie jest Mateusz Szymorek, skoro jest zdrowy, a siedzi na ławce rezerwowych, a to jest nominalny obrońca przecież. Ale to ja zapytam, a Mateusz Szymorek jest nominalnym obrońcą, ale na jakiej pozycji, na której stronie? No strona druga, tak, czyli lewa, natomiast no, mimo wszystko z zadań defensywnych myślę, że lepiej by się wywiązywał niż Bartek Biel. Ale z zadań defensywnych może by się dobrze wywiązywał, tylko proszę zwrócić uwagę, jak nasi boczni obrońcy pracują w ofensywie. I teraz oczywiście to, co Pan mówi, zastanawialiśmy się nad tym wariantem, natomiast tutaj potrzebujemy człowieka, który będzie włączał się do ataków, oskrzydlać te ataki i tutaj chodzi również o dośrodkowania, tak, i tu potrzebujemy akurat na tej stronie prawej nogi, ale tak jak wspomniałem wcześniej, zastanawialiśmy się nad tym wariantem, wyszliśmy z założenia, że Bielika sprawdzaliśmy również w okresie przygotowawczym na tej pozycji, również zawodnik, który jest jakby cały czas w grze i też nie chcieliśmy tutaj na takiego przysłowiowego konia wprowadzać Szymora, aczkolwiek pytanie brzmiało też w jakiejś dyspozycji. Muszę powiedzieć, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Przyjdzie czas i na Szymorka. Ja nie chcę się ruszać ze sportowej, czuję się tu dobrze. Wiem, że tu mam szansę na grę. To jest mój tak naprawdę dom i jak na razie nie chcę się stąd nigdzie wybierać.